Witam. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Riverlight. Od razu powiem, że to jest ostatni odcinek z tą grą, bo udało mi się naprawdę porządny wynik zrobić, także ja już sobie daruję następne podejścia. Chciałem też troszkę wspomnieć o moim kanale. Co zamierzam zrobić, jak to będzie wyglądać według mnie. Powiem tak. W tej chwili zdecydowałem się na dość rzadkie umieszczanie filmów. Powiedzmy, że zrobię, zagrajmy dopiero wtedy, jak naprawdę będzie mi się chciało grać w jakąś grę. Nie chcę robić tego na siłę. Po prostu chcę czerpać przyjemność z tego zagrajmy, a nie się męczyć po prostu. Także filmy będą raczej rzadko. Ostatnio zrobiłem taki mały eksperyment. To był eksperyment z grą Waxworks, bo do tej gry kompletnie się nie przygotowałem. Tam naprawdę to była jazda bez trzymanki. Jak ktoś chce zobaczyć, jak bardzo źle to wyszło, to niech sobie sprawdzi kopalni drugi odcinek. Katastrofa. Ale sprawdziłem to po to, żeby zobaczyć, jak mi to w ogóle wyjdzie. I teraz zastanawiam się, czy znaleźć sobie jakiś tytuł, taki, nie wiem, jakiś RPG na 200 odcinków. Po prostu po to, żeby na nim się uczyć, nabierać doświadczenia w tego typu materiałach. Czy, tak jak się na razie zdecydowałem, robić sobie dłuższe przerwy i grać rzadko, ale już z przygotowaniem, z wcześniejszą grą. No na razie wybrałem tą drugą opcję, ale nie powiem. Chętnie bym sobie znalazł taki tytuł właśnie na wiele odcinków. Tylko no jeszcze nie wiem, co by to mogło być. Bo jak się okazuje, po pierwsze miałem zamiar na tym kanale robić gry, które lubię i które skończyłem. No i jak się okazało, tych gier wcale tak dużo nie ma, bo nie wiem, tak teraz strzelę, może z 10 tytułów by wyszło? No i co potem? No, potem właśnie musiałbym grać w coś dla mnie nowego. I dlatego chciałbym, z jednej strony chciałbym spróbować tej improwizacji, tego grania bez przygotowania, ale po tym, jak to wyszło w Waxworks, to no nie wiem, czy to jest sens. Okej, to by było chyba na tyle. Tak. Dobrze, to ja już się w tej chwili z wami pożegnam, bo filmik z pobijanym rekordem jest bez komentarza. Także dziękuję wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.